Siemandero, w kolejnym odcinku na moim kanale stestujemy zakrętarkę udarową akumulatorową marki Makita model DTD172 w systemie akumulatorowym 18V. Posiada silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy 180 Nm, uchwyt bitów 1/4 heks na podwójnym łożyskowaniu, podświetlenie powierzchni roboczej dwoma diodami LED. Posiada także ewenement wśród zakrętarek udarowych. Przełącznik trybów pracy nad włącznikiem, co umożliwia jedną ręką obsługiwanie tej zakrętarki. Ze względu na mnogą możliwość ustawień trybów pracy oraz dodatkową możliwość programowania ich w przełączniku trybów, po zakupie tej zakrętarki lepiej zachować instrukcję obsługi i jej nie wyrzucać, o czym nawet informuje nas producent. Posiada standardowe 4 tryby, jak większość tego typu urządzeń. Przełączane od najwyższego do najniższego. W czwartym trybie pełna moc 180 Nm i 3600 obrotów. Na trzecim trybie 170 Nm i 3200 obrotów. Drugi tryb 50 Nm i 2100 obrotów. I pierwszy tryb 20 Nm i 1100 obrotów. Posiada także 4 tryby dodatkowe. W pierwszym trybie dodatkowym urządzenie zaczyna wkręcać wkręt ciesielski z małą prędkością do załapania pierwszego udaru. Potem po pierwszym udarze zaczyna wkręcać z maksymalną prędkością. Kolejny tryb B dodatkowy do luzowania nakrętek. Później trzeci tryb dodatkowy do wkrętów samowiercących do cienkiej blachy. Po trzech udarach urządzenie stopuje się oraz czwarty dodatkowy tryb do wkrętów samowiercących do grubej blachy. Wizualnie rękojeść oraz korpus z każdej strony jest ogumowany elastomerem. Przełącznik stron i włącznik działają bardzo płynnie i lekko. Wykonanie tej zakrętarki jest takie plastikowe. Być może jest to podyktowane kwestiami ergonomicznymi i redukcją masy. Oczywiście przekładnia tutaj pod spodem jest metalowa, ale tutaj na wierzchu już jest jakiś plastik lub tworzywo. Dodatkowo ten pierścień jest fluorescencyjny, to jest jakiegoś tworzywa. Może mieć to wątpliwą trwałość w przypadku na przykład upadku tej wkrętarki z wysokości. Wymiary. Około 11,5 cm długości, wysokość około 24 cm z akumulatorem 5 Ah i szerokość 6 cm. Waga z akumulatorem 5 Ah 1452 g. Czyli waga właściwie zbliżona do urządzeń w systemie akumulatorowym 12V. Rozpoczynamy test. Pełna bateria. Tryb pierwszy 20 Nm. Teraz tryb drugi 50 Nm, ten sam wkręt. Teraz drugi bieg 50 Nm. Wkręt 4x90. Tryb trzeci 170 Nm, wkręt 4x90. Teraz czwarty tryb, pełna moc 180 Nm, wkręt
4 na 90. Czwarty tryb. Pełna bateria. 10 na 80. Trzeci tryb, 170 Nm, wkręt 10 na 80. Wkręt 10 na 220. Teraz testujemy tryby dodatkowe. Tryb A, czyli wkręcanie wkręta najpierw z małą prędkością obrotową do załapania pierwszego udaru. Wkręt 4 na 90. Kolejny tryb B, czyli luzowanie nakrętek. Kolejny tryb do wkrętów samowrócących do blachy cienkiej. Trzy udary. No, urządzenie zatrzymuje się. Tryb czwarty, też do wkrętów samowiercących do grubej blachy. Pierwsza nakrętka 20 Nm. Druga nakrętka 50 Nm. Trzecia nakrętka 150 Nm. I czwarta nakrętka 180 Nm. Akumulator pełny. Tryb pierwszy 20 Nm.
Teraz tryb drugi. Teraz tryb trzeci. 150 Nm, przepraszam, 170 Nm. Teraz tryb czwarty, 180 Nm. Tryb czwarty. Podsumowanie. Kompaktowa budowa, niska masa oraz funkcjonalność to te trzy cechy, które wyróżniają DTD-172 spośród zakrętarek udarowych w systemie 18-woltowym. Jeżeli chodzi o moc deklarowaną przez producenta 180 Nm, moim zdaniem posiada wyższy moment obrotowy. Oczywiście nie zostało to przeze mnie w żaden sposób sprawdzone na żadnym profesjonalnym urządzeniu. Jak każde urządzenie, posiada także minusy oraz pewne cechy, o których należy wspomnieć. Na pewno minusem jest lusna w łączniku. Kolejna rzecz to moim zdaniem słaba jakość ogumowania korpusu. Kolejne mankamenty dotyczą bardziej funkcjonowania urządzenia. Na przykład przełączanie trybów następuje tylko po wcześniejszym włączeniu włącznika. Kolejna rzecz, przełączanie trybów jest od najwyższego do najniższego. Następna rzecz, rozbieżność pomiędzy momentem obrotowym, pomiędzy trybami drugim a trzecim. Drugi tryb jest 50 Nm, trzeci tryb jest 170 Nm. Natomiast znów pomiędzy trzecim a czwartym trybem jest 10 Nm różnicy i tak naprawdę ta różnica jest odczuwana dopiero przy dużych wkrętach ciesielskich. Kolejna rzecz, która dotyczy akumulatorów, to właśnie akumulatorów do całej serii 18V Makity, no to jest brak ogumowania akumulatora pod spodem. Moim zdaniem wada. W tej klasie urządzeń oczywiście. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych zakrętarek do prac ciesielskich, chociażby ze względu na funkcjonalność i rozbudowane tryby. To było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że odcinek będzie pomocny dla kogoś z Was, kto będzie chciał może zakupić taką zakrętarkę. Napiszcie widzowie w komentarzach, co sądzicie o tej zakrętarce. Jeżeli podobał się odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!